obudziłam się z największymi zakwasami na świecie, więc nie wiem, jak moje dzisiejsze zwiedzanie w ostatni dzień. Jeszcze jest ponuro. Dzień dobry, kochani, witam was w środę i to jest mój ostatni dzień pełny w San Francisco. Jest godzina 11:05 i zaczynam za chwilę z wami live'a, także jakoś taka środowa się zrobiła tradycja. Widzę, że mi mruga aparat, więc lecę go w tym czasie ładować. No, odezwa się po live'ie, dzisiaj lecę kupić pocztówki. Muszę je wypełnić, wysłać, bo to już ostatnie chwile. Cudowna pogoda w San Francisco, ostatni dzień. Ja przyszłam do nieba. Przeżyłam właśnie coś absolutnie strasznego, aż mi się niedobrze zrobiło. Przyszła po mnie jakaś kobieta, która wyglądała na psychicznie chorą, mówiła do siebie, szła z jakimś workiem. Ja stwierdziłam, że ją elegancko wyminę, a ona, kiedy ją mijałam, zrobiła mi coś takiego. Po prostu... masakra. Miejsce, którego szukałam, tylko kartki. No chyba coś znajdę. Zobaczcie, co znalazłam. Mega sprawa. Biorę. Ostatni raz w downtown. Nie wracam. Dzisiejszy dzień jest fujka. Żeby nie było, że marudzę, to tak jak zachwalałam San Francisco, to dzisiaj, moi drodzy, spotkałam tylu bezdomnych. Byłam w tylu dziwnych miejscach, że chyba czy zwracać się do domu. Wróciłam już do domu i tutaj siedzi Marta i chciała mnie widzieć w akcji. Chociaż widziałaś wiele razy, jak nagrywam, ale obiecałam wam, że powiem wam, dlaczego naprawdę nie mogłabym mieszkać w San Francisco. I to jest moja anegdota, pół żartem, pół serio, którą już opowiedziałam moim znajomym. I moja mama się ze mnie śmieje cały czas. I wybaczcie, tej ruchliwa ulica. W każdym razie, w ogóle, sorry, że byłam taka negatywna w tych ostatnich klipach. Ale autentycznie mój dzisiejszy wypad na miasto był mocno nieudany, jeśli chodzi o całą aurę. Natomiast kupiłam te śliczne pocztówki, także mam nadzieję, że osoby, które je dostaną, nie oglądają tego vloga, także trzymam kciuki. W każdym razie, śmieję się, że jest jeden powód, dla którego nie mogłam mieszkać w San Francisco. A to jest wilgoć w powietrzu, ponieważ przez wilgoć w powietrzu moje włosy wyglądają tragicznie. I trochę mi wstyd to mówić, jakby ja jestem świadoma, że to brzmi po prostu absurdalnie. Ale chcę wam pokazać, tak wyglądają moje włosy, które wysuszyłam suszarką, chowałam pod golfem, po to, żeby żadna wilgoć w ogóle do nich nie doszła, a one i tak w ogóle się, nie wiem, połamały, pofalowały, a to jest ich najlepszy stan w ogóle na miarę San Francisco, bo zazwyczaj, jeżeli w ogóle mogę nosić tylko kitki, i cała ta kitka jest po prostu takich rozmiarów i się śmieję, że wyglądam jak Jerzy Kryszak. Pozdrawiam Jerzego Kryszaka i panów Jerzego Kryszaka. Więc po prostu zrozumiałam, że mieszkanie w takich wilgotnych klimatach absolutnie mi nie służy, bo cały czas chodzę w związanych włosach. Więc taki babski, próżny tutaj kawałek moich obserwacji, jeśli chodzi o San Francisco. No, nie pokazałam wam naszego lunchu, bo przyszłam tak wygłodniała z tego wypadu, że po prostu siedziałyśmy i jadłyśmy, jak tylko po prostu przyszłam, podgrzewałam wszystko i tak dalej, i tak dalej. I będę teraz wypełniać moje pocztówki. Może zaniosę je już na pocztę, bo jutro jest ostatni dzień, żebym mogła je wysłać tym wybranym osobom. A czy coś jeszcze ciekawego dzisiejszy dzień przyniesie? To się okaże, ale patrząc przez okno, nie sądzę. Kochani, czas się zmierzyć z tym, co jest za mną, czyli zacząć się pakować. Oto mój syf i jestem przerażona. Może tego nie widać, ale to był wielki progres. Walizka jest zapakowana, słuchajcie. I moja mała walizka jeszcze nie jest zapakowana, ale już mam mniej więcej ogarnięty co i jak. Tu mam rzeczy na jutro. No, i czuję, że mam życie pod kontrolą. Pomyślałam, że zrobię dla was taki vlogmasowy bonus, bo pytacie mnie o to często i ja mam trochę taki dylemat. W ogóle dziękuję, że mnie słuchacie, bardzo was doceniam. To jest mega miłe, że siedzę sobie w pokoju, włączam kamerę i ktoś chce mnie słuchać. Jesteście super. No, więc tak. Miałam taką rozkminę, że niby chciałabym robić jakieś takie fajne, tematyczne vlogmasy, gdzie mówię o czymś totalnie, wiecie, odpowiadam na jakieś pytanie, jakiś motyw przewodni jest związany z moim dniem. Ale z drugiej strony,
potem to gdzieś zginie. I dlatego mam taki wyrzut, że dodam jakąś fajną treść, ale ona zginie, bo nikt nie będzie w środku roku oglądał vlogmasów. Chyba, że ktoś z Was tak robi, dajcie znać. No, ale nie wiem, co tutaj się zadziało. No, to tak jakby w kontekście włosów. To jest moje włosy po wysuszeniu na prosto. San Francisco. I wiele osób pewnie powie, że takie włosy są super. Ja ich nie lubię, więc sorry. Anyway, to w ogóle był bardzo randomowy komentarz. No, więc pomyślałam, że zrobiłam ostatnio dla Was listę, bo często pytacie mnie o moje ulubione podcasty albo o podcasty, których słucham, więc ja wypisałam wszystkie podcasty, których w zasadzie kiedykolwiek słuchałam, ale już właśnie myślę o tym, że jest ich więcej i szybciutko, trzymajcie kciuki, po prostu przelecę po nich, powiem Wam szybko, czy ich słucham nadal, o co w nich chodzi i dla kogo polecam, ok? To ready, set, go. Pierwszy The Icons, podcast imię Icon Alexa Icona, generalnie o samorozwoju, szczęśliwym życiu. Robiłam też wywiady z różnymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces i pokazują, jak doszli do tego krok po kroku, ale też dużo o ich strategii szczęśliwego życia, produktywności itd. Nauczyłam się od nich bardzo wiele, polecam całym sercem. Drugi podcast, Expanded, jest to podcast Lacey Phillips o manifestacji, czyli o odblokowywaniu różnego rodzaju swoich jakichś tam lęków, obaw, traum po to, żeby móc zrealizować swoje marzenia. Mówiłam o Lacey wiele razy, to jest generalnie forma głównie wywiadowa i to są osoby, które osiągnęły również coś wielkiego i rozmawiamy z nimi od momentu właśnie też... Jezus Maria, zagubiłam się, wiecie, ja już się nie ogarniam. Lacey z nimi rozmawia. Oni się dzielą swoją historią, pyta o to, z jakiego pochodzą tła, z jakiej rodziny, jakie były ich największe przeszkody, bariery. To jest ściśle związane jakby też z formułą jej warsztatów. Czyli właśnie ona pokazuje, jak przezwyciężyć różne trudności, co się dzieje po tym, jak osiągniemy jakieś tam dno, jaki jest nasz największy cień itd., itd. Jeżeli mówię dla Was teraz po mandaryńsku, to w ogóle się nie dziwcie, bo ja po prostu jestem w tym jej... Znam ten jej język, jakby te jej wszystkie hasła, ale polecam, jeżeli interesuje Was właśnie manifestacja, samorozwój i tak dalej. Drugi podcast to jest podcast Estée Lalonde, oczywiście się nazywał On The Line, a teraz po prostu jest Estée Lalonde Show. Ja lubię Estée z YouTube'a, więc oglądam sentymentalnie, tam jest dużo fajnych takich tematów feministyczno-kobiecych, które moim zdaniem są spoko. Kolejny podcast to jest Sahara Rose, The Highest Self Podcast, czyli Ayurveda, duchowość i też samorozwój, ale głównie Ayurveda pod kątem zdrowia psychicznego, fizycznego i tak, taka nowoczesna duchowość. Dużo fajnych wywiadów, ale ja wolę jej odcinki solowe, też takie trochę coachingowe są te jej treści. Następnie Deliciously Ella Podcast. Trochę mnie irytuje sposób, w jaki oni mówią, ale treści są ekstra. To jest Deliciously Ella, która założyła bloga kulinarnego, a teraz ma całe imperium i oni mówią o zdrowym stylu życia bardzo, bardzo holistycznie. Mają genialnych ludzi jako gości. To są największe sławy świata, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, wellness i naukowcy to są autorzy. Naprawdę wspaniałe, jeśli chodzi o content. Naprawdę, w sensie treść. Następnie oczywiście Asia Okuniewska, obaj podcasty uwielbiam, czyli tu Okuniewska oraz jej moje przyjaciółki idiotki, polecam serdecznie, no wszyscy wiecie, o co chodzi. Myślałam, że to jest dla osób, które bardzo się interesują klimatem właśnie związków i relacji damsko-męskich lub damsko-damskich lub męsko-męskich, ale to jest po prostu super. Pozdrawiam Asię, pozdrawiam Asię. Następny podcast to jest podcast Amelia Liana What I Know Now i znowu laska z YouTube'a, którą tam oglądałam od dawna i ona założyła podcast, w którym uczy właśnie, Boże, rozmawia z różnymi ludźmi o tym, jak leczyć złamane serce, także to jest w sumie słodkie, tego za bardzo nie słuchałam, ale miałam Wam powiedzieć wszystko, co mi się tam gdzieś obiło. Rzecz, której nie napisałam, to na przykład jest podcast How I Built This, czyli wywiady z ludźmi, którzy stworzyli największe firmy świata, typu LinkedIn, Instagrama, nie wiem, tam był też założyciel, osoba, która wymyśliła taniec Zumba i różne tego typu sprawy. Dalej mamy The Balanced Blonde i to jest taka dziewczyna, która też mówi właśnie o duchowości i o zdrowiu. Ja bardziej wolałam jej stare podcasty związane właśnie z ludźmi ze świata zdrowia i wellnessu. Teraz ona bardziej poszła w duchowość, jakieś różne psychodeliki i szamańskie klimaty. Też nadal ok, ale mówię, ja już jej za bardzo nie słucham. Kolejna rzecz to jest Mood with Lauren Elizabeth, czyli totalny odmóżdżacz dla mnie. To jest podcast właśnie Lauren Elizabeth z YouTube'a. Ona zaprasza swoich znajomych, którzy są gwiazdami internetu i też kina i sobie z nimi gada o jakichś pierdołach średni.
ale przesłuchałam kilku odcinków. Następny podcast to jest polski podcast, niewiele jest polskich podcastów, które ja w ogóle słucham. To jest Muda Talks, bardzo fajny podcast o zrównoważonym rozwoju, głównie o etycznej modzie, ale też o ekologii. Bardzo, bardzo fajny. Następny to jest Light, Love and Lace, podcast z Marissa Lace, też dziewczyna, którą oglądałam na YouTubie. I ona jest też takim wellnessowym coachem, mówi o zdrowiu, ale głównie to jest self-love i właśnie samorozwój, powiedziałabym. I ostatnio zaczęłam słuchać podcastu Pretty Big Deal, to jest podcast Ashley Graham, takiej bardzo znanej modelki plus size, powiedzmy. I ona ma wśród swoich gości Amy Schumer, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski i to jest fajne móc posłuchać sobie takich bardzo wywiadów, powiedziałabym, dziewczyny z dziewczyną, takie zwykłe rozmowy lasek, gdzie to już nie jest jakaś wielka gwiazda, która ma oficjalny wywiad, tylko taka nieformalna rozmowa, więc dla mnie to było bardzo ciekawe. Ale słuchajcie, jeszcze sobie rzucę okiem na te moje, a tak, z niemieckich podcastów na przykład polecam Happy, Holy and Confident, to jest taki też coachingowo samorozwojowy po niemiecku, jakby ktoś chciał. Słuchałam przez lata The Mustards, ale zaczęli gadać o pierdołach, więc już nie mogę ich słuchać. Polecam wam też Nutrition Facts, to jest taki zdrowotny, oparty na badaniach podcast lekarza, najbardziej znanego wegańskiego lekarza, którego cała firma, instytucja badawcza jest non-profit, czyli oni wszystko robią pro bono, wszystko co zarobią na książkach, jakby inwestują dalej w firmę. Świetne źródło informacji. To chyba to było na tyle, słuchajcie. BBC Science jeszcze kiedyś słuchałam, ale też sporo podcastów pousuwałam już sobie z... zaczęłam słuchać podcastu parę lat temu, to był The Ultimate Health Podcast, on mnie nauczył słuchania podcastów, ale też nie do końca się zgadzam z tym, w jaką stronę oni poszli, więc przestałam ich słuchać, ale to też wam polecam. No, oczywiście polecam też podcast Justyny Owsianej i Magdy Hajkiewicz, bo je kocham, to są moje koleżanki. To tyle, dajcie znać, jakich wysłuchacie podcastów. Próbuję się zastanowić, czy ja jeszcze czegoś słucham. Jak mi się przypomni, to mi się przypomni. Ja taką zrobiłam dla was listę z takich rzeczy, których obecnie, które mi po prostu przyszły na myśl w ostatnich dniach, bo zrobiłam dla was listę, tak jak mówiłam. No, my dzisiaj zrobimy sobie na pewno kolacyjkę, obejrzymy film świąteczny, powiem wam jaki film i nic więcej ciekawego się nie wydarzy, więc mam nadzieję, że ta wzmianka była dla was ciekawa. Dzisiaj szef kuchni poleca wczorajszy sos do pizzy z makaronem z soczewicy, do tego sałatka z awokado, rukola i najpyszniejsze kurczaczkowe tofu a la Marta. Ja, kochani, jeszcze na koniec tego wszystkiego Marta zrobiła mi masaż, więc to był najwspanialszy wieczór ever. A film się nazywał Upalne Święta, taki średni, ale w sumie miał swój urok i przesłanie, z Charlotte, Seksu w Wielkim Mieście. Jest jakaś 9:30, ja powoli się ogarniam, idę się wykąpać i idę, może poczytam, idę spać, widzimy się jutro w vlogu powrotnym i będę łączyć chyba czwartek z piątkiem, bo nie chcę jakiejś takiej presji czuć, żeby też nagrywać, nie wiem, w samolocie, czy coś w tym stylu, bo będę miała 1000 bagaży i będzie łączony vlog na pewno, po prostu, żebym nie myślała sobie, o, fajne przejście, nagram to, bo jeszcze zgubię znowu mózg. Już wystarczająco rzeczy zgubiłam tutaj, no. Także dzięki za oglądanie, jak zawsze, jesteście super i do jutra. Słuchajcie, to tylko klip dla wybranych. Nie wiecie, co ja robię, więc może już pokażę. Mam tutaj kulkę do automasażu i rozmasowuję sobie moje zakwasy, więc to jest tip życia na dzisiaj, a teraz już lecę. Dobranoc.